rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 Radio Yard powraca do swojej wieloletniej tradycji i organizuje urodzinową imprezę plenerową na świeżym powietrzu. Tym razem będziemy świętować 24. rocznicę założenia stacji. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę 11 lipca o godzinie 10 na terenie kompleksu hotelowego nad Zalewem w Wasilkowie koło Białegostoku. Przewidziano występy lokalnych gwiazd disco, polo i dance. Będą to m.in. Magda Niewińska, Focus, As, Forever, DJ Mietek, Dobry Je Grajki, Buenos, Junior, Zorka, Bracia Lewkowscy, Forti, Mr. Max, Impuls, Maxim, Fantastic Boys, Ricardo, Siabry oraz Skolim, czyli Konrad Skolimowski. Gościem specjalnym 24. urodzin Radia Yard będzie Janusz Laskowski, legenda polskiej muzyki, artysta pochodzący i mieszkający na co dzień w Białymstoku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, a partnerem organizatora jest województwo podlaskie. Patronat honorowy nad obchodami 24. urodzin Radia Yard w kompleksie hotelowym nad Zalewem w Wasilkowie objął także burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz. Ponadto w programie lokalne specjały kulinarne, regionalne rękodzieło ludowe, konkursy z nagrodami oraz dmuchane zjeżdżalnie i inne atrakcje dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. W czasie radiowego święta odbędzie się również białostocki finał tegorocznej edycji konkursu Rowerowa Stolica Polski. Dodatkowo pierwszych 50 słuchaczy, którzy przyjadą na imprezę własnym rowerem, otrzyma specjalne upominki od Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. Wszystko odbędzie się zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w dniu imprezy. Wstęp jest bezpłatny. Przypominamy, 24. urodziny Radia Yard w niedzielę 11 lipca na terenie kompleksu hotelowego nad Zalewem w Wasilkowie w formie rodzinnej imprezy plenerowej. Piątkowy wieczór, sobota i niedziela przebiegną pod znakiem aktywności fizycznej. Dosłownie przebiegną, ponieważ przed nami półmaraton Reso Suwałki. Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na piątek na godzinę 19. Z ulicy 24 sierpnia wystartują miłośnicy biegania i na rozgrzewkę przed sobotnim półmaratonem przemierzą odcinek znacznie krótszy, 5-kilometrowy. Start nad Zalewem Arkadia, potem na wysokości ronda ze Słańców Sybiru skręt w ulicę 24 sierpnia, dalej Kościuszki i zawrót koło Manufaktury Lodów. Dalsza trasa to powrót fragmentem ulicy Kościuszki do Mickiewicza, stamtąd bulwarami do 24 sierpnia, kółko wokół Zalewu i powrót w miejsce startu. Na czas biegu od 19 do około 21 nastąpią w związku z nim zmiany w organizacji ruchu. Trasa biegu będzie zamknięta dla zmotoryzowanych. W sobotę między 19 a 23 na ponad 21-kilometrową trasę wyruszą zawodnicy, którzy chcą zmierzyć się z większym wyzwaniem. Zamknięte zostaną dla ruchu ulice 24 sierpnia na odcinku od ronda ze Słańców Sybiru do ulicy Tadeusza Kościuszki. Ulica Kościuszki na odcinku od ulicy Wigierskiej do Placu Świętego Krzyża. Nitka wschodnia ulicy Reja na odcinku od Placu Świętego Krzyża do ulicy Armii Krajowej oraz ulica Mickiewicza na odcinku od ulicy Gałaja do ulicy Kościuszki. Organizatorzy proszą kierowców, ale również pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Tradycyjny już niedzielny bieg śniadaniowy odbędzie się na dystansie 3 km. Będzie miał charakter, jak to określają organizatorzy, konwersacyjny, a na mecie na zawodników będzie czekała solidna porcja pysznej jajecznicy.